Hej, tu Dalmar. Witam serdecznie w XCOM. Czas na endgame. Idziemy zatem do komory Galopa. I to jest punkt bez powrotu. To jest nasza dziewczyna, która dzięki temu, że posiada pancerz psioniczny, który wzmacnia jej umiejętności, może użyć komory. Po każdym większym zwycięstwie pojawiali się coraz potężniejsi obcy. Gdy zestrzeliliśmy ich pierwszy statek, zaczęli siać grozę. Oddziałami wroga kierował dowódca sektoidów, potężna istota posiadająca zdolności psioniczne. Po zdobyciu nadajnika Hiperfal wykryliśmy zamaskowany okręt. Na jego pokładzie znajdowało się źródło potężnej mocy. Gdy przechwyciliśmy tajemnicze urządzenie, którego obcy bronili, w naszą atmosferę wszedł olbrzymi okręt. Prawdopodobnie na jego pokładzie znajduje się istota o jeszcze większej mocy psionicznej. Ewolucja człowieka zaszła już tak daleko. Boję się, dokąd zaprowadzi nas kolejny krok. Jednak wróg nie pozostawił nam wyboru. Potrzebujemy nowej broni. Zaatakuj statek świątynię. No i jedyne co możemy zrobić to atak na statek świątynię. Pytanie, czy ty powinnaś iść w tym pancerzu? Punkty zdrowia tylko 6. Dobra, Zapadka z nami jedzie, co jest bardzo ważne. I ona jest wyposażona w archaniołka. I ma też apteczkę. Niech tak zostanie. Łotrzyca. Zastanawiam się. Jest żołnierz wsparcia i są apteczki. Granadierzy mają dodatkowe granaty. Granadierom dam jednak tego zwykłego tytana. Dobrze. Niech oni nie latają. Jest żołnierz wsparcia. Zastanawiam się nad tobą, Miśku. Chociaż ty też jesteś niezły. Brakuje mi jednego, chciałbym mieć 7. Żeby mogło jechać oprócz 2 żołnierzy wsparcia jeszcze jeden. Moniki Bellucci mi brakuje do kompletu. I zastanawiam się, czy zamiast łotrzycy ona nie powinna jechać. Nie. Zrobimy to jednak takim składem. Szykujcie się, uderzeniowy jeden. Ochotnik musi przeżyć, czyli nasza dziewczyna, dzielna Anet. No i jadą, najlepsi z najlepszych. Słyszysz nasz głos, nowa istoto? Słuchaj zatem uważnie. Długo obserwowaliśmy i czekaliśmy. Tak wiele obiecujących obiektów, tak wiele niepowodzeń. A teraz, po przejściu straszliwych prób, pojawia się nowa istota, pragnąca stawić czoło surowym zasadom naszego kolektywu. Trwała fizyczna forma połączona z równie wspaniałymi możliwościami umysłu. Niezmiernie rzadki zestaw cech. Wreszcie jest na wyciągnięcie ręki.
Diablo przemówił. Zapiszmy stan gry. No i wracamy. No i to jest tak, że tu będziemy po kolei ze wszystkimi walczyć typami obcych, jakie spotkaliśmy w całej grze. Nic się nie dzieje. Ty masz, zdaje się, niewidzialność, tylko musisz się przytulić do odpowiedniej ściany. Tu. Rzucił trochę światła. Są pierwsze robaczki. Czy ty też jesteś niewidzialny? Tak. Czy... Ale nie możesz biec tak, żeby było dobrze. Super. Załatwimy was po cichu. Łotrzyca. Łotrzyca musi tu zostać. Kucarz. Thor. Z tobą zawsze jest problem. Jesteś duży, widać cię z daleka. Snajper. Tu? Jest, wypełniają. Warta. Żegnam. Geniusz gubię tchórzostwo i wrażliwość, które czyniły je okrutnymi, a w konsekwencji zażytecznymi. Dobra. Wchodzimy do środka. Gdzie on uciekł? Jak on w ogóle śmiał? To był szef sektoidów. Noże, dawaj! A kiedy zastrzelę jakiegoś kosmitę? Nie chcę strzelania, Śnieżynko. A ty musiałbyś podejść tak, żebyś był niewidzialny dalej. Co na tym statku stanowi niejaki problem z tego, co widzę. Ruszam na wyznaczoną pozycję. Spróbujemy go oflankować. Kolejna próba, tym razem na wigoru. Te obiekty, każdy z nich z wyraźną słabością, złączone razem z nadzieją na pozyskanie symbiotycznej siły. Ta nowa moc pozbawiła jednak jakiejkolwiek wyższej myśli, jakiegokolwiek zrozumienia. Kolejna bezużyteczna próba. Mogę? Mamy dwa cyberdyski. Kto je w ogóle widzi? Snajper. Dobra. Co dalej? Czy ktoś jeszcze? Ty widzisz. Ty widzisz tylko jednego. Nie, widzisz obydwa. Więc oddajesz po strzale. Tu nie, tu. Dobrze. Teraz tak. Czy jak ty podejdziesz tutaj, to zobaczysz coś? Och, cholera. Chudzi. Załatw cyberdysk. Czy wybuch zabił? Nie zabił. Dobra. Snajper dobija cyberdysk. Czy ty masz dwa strzały? Podwójny strzał. Załatw. Zabij. Teraz tak.
Podejdź może tu. Jest tu obcy! Widzisz jednego. Chciałaś strzelać, masz okazję. Jeden problem mniej. Dobrze. Teraz tak. Tam został po lewej chyba jeden. Więc zostań w trybie warty. Jak się wychyli, to zabić. To samo z tobą. Wydawało mi się, że kogoś widzisz. Jest strzał reakcji. Nie ma. Pudło. Roboty mają strasznie niską precyzję strzelania. 50%. Pracownik odkrył ogoń! Nie, tam. Tam się złe rzeczy dzieją. U sektoidów po prawej stronie. Gdzie jest nasz snajper? Wykańczasz tego drona. Teraz tak, gdzieś tutaj się myszki ukryły. Wykonuję polecenie. Widać falę, coś tu przepływa. Jakbym ci tak granat tu podrzucił, to byłoby chyba słodko. Granat! Gdzieś dalej stoi ścierwo. Tu. Wyruszam. Widzi. Tego nie. Tamtego. 100% na trafienie. Zacznij. Neutralizowany. Tym jednym strzałem pozbyliśmy się dwóch problemów. Szkoda, że granat zmarnowaliśmy. Dobrze. Warta. Ty też może warta. Interesuje nas wąski, który uciekł w lewo. O właśnie. O tobie mowa. Trzy. Załatwione. Jeszcze nie skończyłam. Trzy strzały reakcji. Perfekcyjnie. Poproszę o przeładować wszyscy. Ja muszę przeładować. Muszę przeładować. Broń przeładowana. Może nie wszyscy musieli, ale. Można naczynać. Po to, żeby mieć pewność. I to jest dobry moment, żeby sobie zapisać stan gry. Czas na chudzielców, mutony i inne gnidy. Więc poproszę żwawo do góry. Warta. Pomknę niczym wiatr. Doleć. Jedziemy z tym koksem. Tak. Bin unterwegs zum Ziel. Czy nasz snajper da radę? Da radę, fantastycznie. Mamy linię Maginota. Teraz należałoby się rozejrzeć. Anetka, dawaj. Noise udało się stawić czoło potężnemu wrogowi. Wrogowi, który bardzo nas rozczarował. Po tym jak organiczna forma przestała ewoluować, dano jej siłę maszyny. Powstał ten bezlitosny, nieustraszony zabójca. Los gorszy od śmierci. Dobrze, dobrze. Diabeł cały czas nawija. Position bezpieczna. Więc będą lądować chudzi. Sobie snajpera zostawię w trybie warty. Śmierdzi po prostu chudzielcami. Jak
Nie ma ich. Dobra, sprawdzę to. Jeden. Nadchodzą! Drugi, trzeci. To tak, 66%, 76, 66. Zostawimy cię. Zawsze masz jeszcze kontrolę umysłu. Możesz co nieco przejąć. Czwarty. Jakbym was poczęstował granatem. Czy to... Nie mogę, no te latające zawsze są pewnego rodzaju problemem. Zanim oddamy strzały, zobaczmy, kogo widzi nasz człowiek. Dwa strzały. Akurat tego właściwego zobaczył. Wróg zlikwidowany. O największej liczbie punktów życia. Co warte uwagi. I teraz tak, zdaje się, że czy ty masz osłonę tutaj, jak pójdziesz? Nie masz. Więc tu podejdź. 100%. 100% to 100%. Świetnie. 60. 60. Masz dwa strzały w sumie. Poszło nieźle. Warta. Tu. Warta. To niezwykłe. Zizalidry. Dokładnie, umierać. Nasze poszukiwania zdało się nie mieć końca. A teraz, gdy powodzenie jest w zasięgu ręki, spożywamy owoce naszej wędrówki. Nagadałeś się już. Nie idę do przodu, przeładuję. Chcę mieć snajpera bliżej. Para prawie. Dobra, Anetka, do przodu. A będę tam mogła pozabijać obcych? Dam ci szansę. Tak, tak. Mamy przewagę wysokości. Dzięki temu, że idziemy środkiem. Snajper zatem. Ja już tam. Ty zrób ruch do przodu i przeładuj. Przeładowuję. Żwawo do przodu zapraszam. Warta. Tak ostrożnie się będę posuwał, bo to może być złoczaić się wszędzie. Dobrze. Wiesz o tym więcej niż ja. Twoja kolej. A może dojść. Robocik. Tryb walki. Snajper. Noże, dawaj. Przeładuj. Chwila, nie znam się zbyt dobrze na broni. Ale ona ma ludzi. Potwierdzam rozkazy. Ruszam. Tu zajęte, tu. Tam.
Dobra. To teraz byśmy chcieli sprawdzić, co tu słychać. Dokąd możesz iść i rozejrzeć? Tu? Tak jest. Odważna próba. Istota o wielkiej inteligencji i niespotykanej lojalności, którą łatwo można przysposobić do naszych potrzeb. Mimo tak wielu nadziei, miała skorzystać z daru. Kolejne marnotrawstwo. Kto tu jest? Wąski. Czyli gdybyś ty podszedł, taki niewidzialny potrzebny jest mi. Niewidzialny, który będzie mógł się przytulić do pełnej osłony. Wejdź w tryb warty. Na drugą mańkę pójdzie snajper. Jest, wypełniają. Reszta w trybie warty. Pilnuje tyłów. Musimy Wierzę poczekać. Grupu przeciwnika. Nie grupu, tylko jednego. I teraz słuchaj, czy ty możesz? Nie możesz. Podejdź tu. Czy pistolet? Nie. Karabin. Też przeładuj sobie. Żeby ci głupie pomysły do głowy nie przychodziły. To jest koleś z ciężką bronią. Tak jest. Ten też jest niewidzialny. Poczekamy, aż opadnie smród. I wówczas podejdziemy dalej do przodu. No to nie, chudzielec strasznie mi skomplikował. Pokaż się. To to chodziło. Częk, zawiodłeś mnie. Nie udało mi się trafić. On ci odda. Dobra, pudło. Czy ty go widzisz? Widzisz. 90%. Masz szansę na poprawę. Nie będą dłużej walczyć. Dobrze. Skoro tak, to tu. Tu. Ja poszła. Wygląda na to, że jest bezpiecznie. Kucnij. Skoro tego chcesz? Chcę. Warta. Ty przeładuj. Muszę przeładować. Ty, dziewczyno, do przodu. Wieżyczkę strażniczą przesuniemy też kawałek do przodu. No i otwieramy królikarnię. Pełna osłona, to mi się marzy. Żebym mógł ocenić, co gdzie się znajduje. Tu na 100% czai się zło. Jest, pełna osłona. Chodź. A teraz nowa istota stawia czoło jeszcze większemu zagrożeniu. Rzadko spotykanej sile podatnej na sterowanie rasy, która jednak nie potrafi osiągnąć geniuszu niepodległości. Na zawsze pozostanie skrajną prymitywnych wojowników, których jedynym celem jest walczyć. Tak, tak. A czy ty tu też masz niewidzialność? Masz.
Chciałbym, żebyś też się przebiegła gdzieś tak daleko, jak tylko się da. Tu. Dawaj. Grunt, że jest pełna osłona, znaczy pełna osłona, więc cię nie zobaczą. Rozstawimy nasze pionki na szachownicy. Podejdź sobie troszkę do przodu, wejdź tu w warty. To samo zrobi Anet. Świetnie. To jest nasza kolejna myszka, która jest mi potrzebna. Może tu, może jednak tu. To jest ciężki. To jest snajper. Tak, żebyś widział wszystkich. Potwierdzam rozkazy. Ruszam. Ależ to będzie piękna akcja. Kucnięcie. Kucnięcie. Warta. Kucnięcie. Kucnięcie. Zło stoi jak stało. I teraz mła. Was jest tu dwóch. Do widzenia. Robi się tłoczno. Przeżyj. Ujawniono. Czy ty masz granat, czy apteczkę? Granat. Nie, granat, tylko apteczkę. Dobrze, więc teraz Mister Terminator. Spoko, spoko. Zaraz się tobą zajmiemy. Chcą mnie oskrzydlić! Rzuć granata tutaj. Dobrze. Ty nie. 69%. Dlaczego tak mało? Gdzie jest kontrola umysłu? Przejmij. Dobra. Walka umysłów nie. 68%, 65%. Strzelaj! Dwa razy. Pudło. Następny razem cię dojmę. Przeżył. Co za ścierwo. 93%. 70. No, nie mamy wyjścia. Jest. No i tak, czy ty jesteś moją ostatnią nadzieją? Dobrze powiedziane. Prawie. To miała być taka piękna akcja. Przeżyła. No i prawie wszystko poszło po mojej myśli. Prawie robi oczywiście różnicę. To był pokaz mocy psionicznych. Ty weź, wykończ tego ciecia. No i nie jest to, nie jest dobrze.
Jest tak, dziewczyna niech się tu ruszy. Ja poszła. A ty tu? Wylecz 10 punktów życia. Mówisz, że chciałbyś co? Przejąć kontrolę. Poniałała. Dobrze, dobrze. Jestem w drodze. Którędy ma iść? Zrozumiano. Przeładuj. Gotów. Okej. Ja się w tym momencie pożegnam, zrobimy cięcie. I do usłyszenia, do zobaczenia w drugiej części Endgame. Hej!